To specjalny dzień w Polskim Radiu RDC i specjalne wydanie, specjalna rozmowa w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda, dziękujemy za zaproszenie, panie prezydencie. Bardzo się cieszę, że odwiedzacie mnie państwo tutaj w Pałacu Prezydenckim, no zwłaszcza w tych dniach, które są dniami bardzo trudnymi dla najbliższych, tych, którzy zginęli wtedy, 8 lat temu pod Smoleńskiem, ale także dla nas wszystkich, którzy byliśmy wtedy blisko i to jest dla nas taki trudny czas. To jest trudny czas, ale ten trudny czas, panie prezydencie, przypada dla Polaków w ważnym czasie, tuż po świętach Wielkiej Nocy, zwycięstwa życia nad śmiercią. Ksiądz Małkowski, z którym rozmawialiśmy rano, który bywa krytyczny mocno wobec dzisiejszej władzy, który prowadził tutaj przed pałacem modlitwy, gdy to było bardzo trudne 8 lat temu, właśnie za tych, którzy jechali do Smoleńska, mówi, żeby szukać czegoś optymistycznego w tej śmierci. Pan prezydent znajduje też taki optymizm? Szukając optymizmu, przede wszystkim mówię sobie, żadna ofiara nie idzie na marne. Tak? Wielu ludzi się przebudziło w tamtym momencie i osobiście znam ludzi, którzy bardzo porządnych, uczciwych ludzi, którzy przystąpili do działalności publicznej właśnie wtedy, uważając, że jakoś trzeba starać się zapełnić ten brak, tą ogromną wyrwę, która powstała. I to jest na pewno element pozytywny. Wielce pozytywnym elementem jest także to, że ludzie zobaczyli, że potrafią być razem. Oczywiście dzisiaj jest wiele sporów i trudno mówić o jedności, ale można o nią apelować. Posługując się właśnie tamtym przykładem, wtedy potrafiliście stanąć razem. No i przede wszystkim trzeba pokazywać istotę tego, co się wtedy stało. A co się stało? Ludzie z różnych stron sceny politycznej, pan prezydent, profesor Lech Kaczyński z małżonką, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale także posłowie Platformy Obywatelskiej, ale także bardzo ważni parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wielu, wielu, wielu innych ludzi, którzy stanowili elitę polityczną, społeczną naszego kraju, wsiadło razem do samolotu w jednym wspólnym celu. Żeby oddać hołd polskim oficerom pomordowanym w Katyniu. Tak? Czyli niezwykle patriotyczna, wspólna postawa, niezależnie od tego, jakie kto miał szczegółowo poglądy polityczne, jaki kto miał szczegółowo światopogląd, ten element jest elementem wspólnym. I to trzeba bardzo mocno podkreślać, że właśnie są takie elementy, które są elementami wspólnymi. Ja uważam, że ich śmierć przyniosła nam jeszcze jeden element, który powinien być dla całego polskiego społeczeństwa, dla całego naszego narodu elementem wspólnym. Tym elementem wspólnym powinna być pamięć o nich i o ich ofierze życia, którą oddali służąc Polsce. To bardzo mocno chcę podkreślić. Wszyscy. Wspólnota polska, to wtedy uświadomiliśmy sobie, ile to dla nas znaczy, że jak ważna jest ta Rzeczypospolita, którą odzyskaliśmy, no bo nie mieliśmy takiego święta w 89, 90 roku odzyskania po komunizmie niepodległości. Wtedy poczuliśmy naprawdę, jak Polak z Polakiem, że to jest dla nas coś nadzwyczajnego, Rzeczpospolita? Myślę przede wszystkim, że poczuliśmy wtedy po raz kolejny właśnie, że potrafimy być razem, tak? I że są takie momenty dramatyczne, tragiczne, a czasem piękne, kiedy stajemy ponad wszystkimi podziałami. Tak było, kiedy przyjeżdżał do nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Wtedy wszyscy szli na spotkanie z Ojcem Świętym, wtedy wszyscy byli rozentuzjazmowani. Tak było wtedy, kiedy papież odszedł do domu Ojca. Wtedy wszyscy płakaliśmy, byliśmy pogrążeni w żałobie, ale takiej bardzo specyficznej, tak? Bo odszedł do domu Ojca. On, można powiedzieć, no nie umarł, umarł do nowego życia. I tu jest tak samo, w zasadzie można powiedzieć, tak? Oni też odeszli do domu Ojca, jeszcze w dodatku służąc Ojczyźnie, prezentując niezwykle patriotyczną postawę. I jeżeli szukamy w tym dramacie czegoś optymistycznego, czegoś takiego podniosłego, to na pewno ten element jest elementem podniosłym. To nad nami ciąży, to jest potężny problem. Widać czasem, że można zachować się zupełnie inaczej. W tych dniach prezydent Donald Trump dość jasno mówi o tym, choćby na Twitterze, że Rosjanie mają swoją odpowiedzialność za to, co się dzieje w Syrii. A Polacy wszyscy pamiętają to, co się stało choćby z generałem Sikorskim, zresztą który spoczywa na Wawelu, tak jak prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Myśli pan, panie prezydencie, że to będzie takie wspomnienie, tak jak to nazwał Sejm
największej tragedii po II wojnie światowej, że to będzie ta wyprawa, która no, zmieniła bieg historii Polski. To była na pewno największa tragedia po II wojnie światowej, jaka się Polsce zdarzyła. No, straciliśmy nie tylko prezydenta, którego ja nazywam wielkim prezydentem, bo uważam, że profesor Lech Kaczyński był rzeczywiście wielkim prezydentem Polski z uwagi na swoje ogromne doświadczenie polityczne, z uwagi na swoją intuicję polityczną, ale przede wszystkim z uwagi na to, co już wielokrotnie podkreślałem, miał wizję rozwoju Rzeczypospolitej. On wiedział, do jakiej Polski dąży, on wiedział, jak ta Polska chce, żeby była umiejscowiona międzynarodowo, kto powinien być naszym sojusznikiem. I cieszę się ogromnie, że część z tych marzeń prezydenta Lecha Kaczyńskiego teraz udaje się zrealizować, że są wojska amerykańskie na terenie Polski. Pamiętam, jak mi powtarzał, jak niezwykle ważna jest tarcza antyrakietowa, że musi powstać, że tu powinna być na naszym terenie infrastruktura Stanów Zjednoczonych, że ta infrastruktura będzie pilnowana przez żołnierzy Stanów Zjednoczonych, że to wszystko wiąże ten wielki kraj, to mocarstwo, które ma tak potężną armię i które jest najpotężniejsze na świecie, tak? Wiąże z nami, zaczynają być tutaj amerykańskie interesy, a jak są amerykańskie interesy, to Stany Zjednoczone bronią swoich interesów. I to wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Dzisiaj mamy w budowie tarczę antyrakietową w Redzikowie. Dzisiaj mamy podpisaną pierwszą umowę na systemy obrony przeciwpowietrznej Patriot. Dzisiaj mamy wojska Stanów Zjednoczonych na naszym terenie. Dzisiaj mamy wojska innych państw NATO na naszym terenie. To wszystko zawdzięczamy między innymi postanowieniom szczytu NATO w Warszawie, który był naszym wielkim sukcesem. I wierzę w to głęboko, że z tego punktu widzenia pan prezydent patrzy na nas teraz z nieba z dumą, że rzeczywiście zrobiliśmy dużo rzeczy, które budują bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, ale też takich, które po prostu budują silną Polskę. Realizujemy plan modernizacji polskiej armii, chcemy, żeby była nowocześnie wyposażona, chcemy, żeby była dobrze i sprawnie dowodzona to są dzisiaj dla nas rzeczy niezwykle ważne. Ja pamiętam, jakie wrażenie już po katastrofie smoleńskiej, wiele lat później pojawiły się depesze WikiLeaks i tam między innymi jest taki fragment, publikowałem to w Rzeczpospolitej ówczesnej jeszcze, kiedy prezydent Lech Kaczyński jest gotowy oddać zasługi Donaldowi Tuskowi, byleby tylko tarcza antyrakietowa powstała. To wiele mówiło o tamtej prezydenturze. Pan prezydent miał tutaj bardzo jasne spojrzenie i bardzo sprecyzowany pogląd. Walczył o to wtedy ze wszystkich sił. No niestety nie udało się. Rząd Donalda Tuska działał w tej sprawie inaczej, przeciwnie do tego, co chciał zrealizować prezydent Lech Kaczyński. No niestety, po 10 w zasadzie latach udaje się to naprawiać i cieszę się, że dzisiaj Polska idzie w tym kierunku, w jakim wtedy chciał ją prowadzić prezydent Lech Kaczyński. Dla mnie to jest niezwykle ważne, bo dla mnie to jest w jakimś sensie realizacja tego testamentu, który pan prezydent nam zostawił, który pan prezydent w jakimś sensie mnie zostawił, bo byłem przy tych rozmowach, byłem przy tym, co pan prezydent wtedy mówił, słyszałem to i jakby zapadło to w moją duszę, w moje serce. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy to zrealizowali. Prezydentura Andrzeja Dudy jest oparta w doświadczeniach ministra Andrzeja Dudy, ministra w Kancelarii Prezydenta. Na pewno tak. Ona jest przede wszystkim oparta na takim wielkim wzorcu, jakim była dla mnie prezydentura profesora Lecha Kaczyńskiego, tak, mojego prezydenta, którego ja obserwowałem z bliska i którego rzeczywiście uważam za postać absolutnie pomnikową w polskiej historii ostatnich dziesięcioleci. Nie mam żadnych wątpliwości, że to największy polityk, jaki był właśnie przez to, że miał to takie niezwykłe, przenikliwe spojrzenie przez dziesięciolecia, przez stulecia nawet, patrząc na jego także wiedzę historyczną. On wiedział, jakiej Polski chce. Nie miotał się w tym zakresie. Nie. Był politykiem o bardzo jasno sprecyzowanej wizji i to właśnie pokazuje jego wielkość. Mało potrafił to jednak mimo wszystkich trudności realizować. Jak ktoś pyta, no dobra, ale jak potrafił to realizować? No to proszę spróbować zwołać prezydentów sąsiednich państw, żeby razem wsiedli do samolotu i polecieli do Gruzji, stanąć naprzeciwko rosyjskich czołgów i stanąć naprzeciwko rosyjskiej agresji. Proszę spróbować to zrobić.
Jeżeli ktoś uważa, że to jest takie proste, ale ja drugiej takiej sytuacji nie widziałem jak do tej pory, a już parę lat przyglądam się polityce. To wymagało wielkiej odwagi, parafrazując Herberta. To wymagało odwagi i niezwykłego autorytetu, że oni chcieli to zrobić, tak? Że chcieli iść razem z nim. To pokazywało wielką zdolność prezydenta Lecha Kaczyńskiego do tworzenia sojuszy, do budowania takich właśnie aliansów. I to było właśnie w nim także wielkie, że ludzie się wokół niego skupiali. Tylko ofiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba Jałtę, śpiewał kiedyś Jacek Kaczmarski, być może to też odnosi się do Smoleńska, ale ja muszę pana prezydenta zapytać o rzecz inną, a ważną. Pan na co dzień pracował z świętej pamięci prezydentem, a myśmy jako groła Polaków takiego prezydenta nie znali za sprawą ówczesnych mediów. Ten czas po Smoleńsku to był czas, kiedy nagle się okazywało, że można zobaczyć normalne zdjęcia, że pani prezydentowa była niesłychanie ciepłą osobą, która po prostu tego męża kochała. Licząc, że była osobą rzeczywiście władającą kilkoma językami. A ten przemysł pogardy, jak to nazwali publicyści, był bardzo silnie nastawiony przeciwko tej prezydenturze i on błyskawicznie wrócił. Umie pan odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak to było? No dlatego, że z punktu widzenia jakichś interesów ta prezydentura właśnie taka, jak ją przed chwilą opisałem, była po prostu niebezpieczna. Bo Lech Kaczyński był silny. Był niezwykle silny, nawet wtedy, kiedy był osamotniony, bo rządził obóz polityczny, który się z nim nie zgadzał, on cały czas pozostawał silny. I cały czas cieszył się autorytetem także poza granicami, tak? No przeszkadzał w tym międzynarodowym takim no właśnie jakby zagarnięciu Polski, tak? Przez tamtą stronę sceny politycznej, bo prezentował inny pogląd, był z tego znany, działał już wtedy od dłuższego czasu na scenie politycznej, już wszyscy główni przywódcy znali go i wiedzieli na co stać prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wiedzieli i jak silną osobowością jest także. Więc z tego punktu widzenia był niebezpieczny. No i myślę, że dlatego był tak ostro i bezpardonowo atakowany. No, ja bym nawet użył pojęcia niszczony. Tak? To był kolejny straszny element dla nas wtedy, kiedy nagle zobaczyliśmy, że można pokazać w mediach zupełnie inne ujęcia i zupełnie inne kadry i zupełnie inne zdjęcia. Tak? Nie te wybrane, na których prezydent najgorzej wygląda, tylko właśnie, że jest mnóstwo w mediach, media dysponowały cały czas mnóstwem materiałów, gdzie para prezydencka prezentowała się elegancko, prezentowała się pięknie, gdzie pokazana była rzeczywista prezydentura profesora Lecha Kaczyńskiego i dla nas to było, to jako jego współpracowników było straszne, bo mieliśmy rzeczywiście wtedy takie ogromne poczucie niesprawiedliwości, że ten człowiek po prostu został skrzywdzony. Był niebezpieczny prezydent Lech Kaczyński przede wszystkim dla Rosji? Nie chcę w ten sposób mówić, że on przede wszystkim był niebezpieczny dla Rosji. Był niewygodny dla wszystkich, którzy chcieli słabej Polski. Skoro to była tak silna osobowość, ja tego też miałem zaszczyt doświadczyć, to chciałbym pana prezydenta zapytać o pierwsze spotkanie ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. Jakie wrażenie na panu zrobił? To pierwsze spotkanie z panem prezydentem było bardzo urzędowe, bo ja byłem wtedy w Ministerstwie Sprawiedliwości, wiceministrem sprawiedliwości i przyjechałem tutaj do pałacu na nominacje sędziowskie. W związku z czym to było takie spotkanie bez rozmowy, tylko na zasadzie dzień dobry, więc bardzo takie oficjalne, urzędowe. Wtedy rzeczywiście po raz pierwszy miałem zaszczyt spotkać pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wtedy po raz pierwszy miałem możliwość uścisnąć mu dłoń. Natomiast takie prawdziwe spotkanie z prezydentem Lechem Kaczyńskim było wtedy, kiedy rozważał moją kandydaturę jako ministra do swojej kancelarii. Wtedy rzeczywiście odbył ze mną dwa takie długie spotkania, że siedzieliśmy w jego gabinecie, że rozmawialiśmy. Ja miałem po raz pierwszy możliwość posłuchać opowieści pana prezydenta. Miałem po raz pierwszy możliwość podyskutować z nim o polityce, a w zasadzie posłuchać tego, co on o polityce mówi. I to było rzeczywiście niezwykle ciekawe, ujmujące i wtedy można było zobaczyć, wow, ale to jest człowiek niesamowity format. No, niesamowity format. I to rzeczywiście takie wrażenie nie tylko moje, to wszyscy, którzy później spotykali się z panem prezydentem, a rozmawiali również ze mną, mówili wow. Niesamowity człowiek, bo pan prezydent Lech Kaczyński był rzeczywiście niesamowitym człowiekiem. Niesamowitej wiedzy, niesamowitej erudycji, niesamowitej kompetencji politycznej. Tak jak powiedziałem, był wielkim prezydentem.
W Sejmie mówił Pan o ciągłości tej jego drogi politycznej, życiowej, wyboru, którego dokonał, gdzieś od tej twardej kotwicy w Armii Krajowej, tej tradycji, którą obaj bracia Kaczyńscy przejęli przez solidarność, zaangażowanie w świat, która potem niektórzy próbowali rozmienić na drobne i oddać legitymację, a jednak taką solidarnościową wizję Polski zdecydowanie Lech Kaczyński proponował. No, doświadczenie, jakie miał pan prezydent Lech Kaczyński, było absolutnie niepowtarzalne i chyba nikt w polskiej polityce tego nie powtórzył. Nikt nie był najpierw działaczem opozycji, to absolutnie czynnym, nie tylko tak gdzieś, prawda, wspierającym, ale przecież to był Gdańsk, serce opozycyjnej Polski, gdzie Lech Kaczyński doradzał jako młody prawnik, młody pracownik uniwersytetu, doradzał robotnikom w zakresie prawa pracy, pomagał, czynnie włączał się, z bliska widział ich tragedię. To było coś, co go poruszało. Potem wszedł w działalność związkową, był wiceprzewodniczącym Solidarności, był ministrem stanu w Kancelarii Prezydenta do spraw bezpieczeństwa, nadzorował Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, był senatorem pierwszej kadencji, potem był posłem pierwszej kadencji, potem przez moment czwartej kadencji, był przecież szefem NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli, w niezwykle trudnych czasach początku lat 90., kiedy przecież to się działo, złodziejstwo, złodziejskie prywatyzacje, które Lech Kaczyński wtedy ścigał, odwołany zresztą ze stanowiska szefa NIK-u, ale wkrótce wraca na uczelnię, tak, realizuje się nadal także i naukowo, robi habilitację. No i kolejne niezwykle ważne wezwanie w jego życiu to jest wezwanie, kiedy zostaje w 2000 roku ministrem sprawiedliwości i zupełnie bezkompromisowa walka z mafią, która wtedy się w Polsce panoszyła, te wszystkie Pruszkowy, Wołominy, prawda, przecież to Warszawa wtedy była, trzęsła się ze strachu, była sparaliżowana. Co chwila było słychać o jakichś strzelaninach, tu w Klifie, tam w innych miejscach, prawda, czy pod Warszawą. No i Lech Kaczyński wkracza w to wszystko jako prokurator generalny, minister sprawiedliwości i stawia twardo na walkę z zorganizowaną przestępczością i właściwie dzięki tej jego determinacji z czasem tą zorganizowaną przestępczość udaje się pokonać. Więc to była jego wielka zasługa dla budowy właśnie bezpiecznej Polski. Później zostaje prezydentem Warszawy i też twarda walka o bezpieczną Warszawę, o uczciwą Warszawę, o takie miasto, które będzie przyjazne dla mieszkańców. Ten wielki element jego drogi politycznej, tak, dążenie do tego, żeby Polska była państwem sprawiedliwym, solidarnym, także równym dla wszystkich, gdzie niezależnie od tego, jaki jest twój status majątkowy czy społeczny, będziesz traktowany wobec prawa jednakowo, przez sądy, przez urzędy, sprawiedliwe państwo, a jednocześnie bezpieczne państwo, silne państwo. To jest to, co prześwietlało całą drogę Lecha Kaczyńskiego. On cały czas, właściwie w każdym miejscu, gdzie był, to budował. No, ogromne, gigantyczne doświadczenie, kiedy zostaje prezydentem w 2005 roku. No, już wspominałem o tej wizji, ale proszę zobaczyć, jaki background. Ile ten człowiek na swojej drodze widział. Od opozycji, poprzez Polskę lat 90., poprzez to wszystko, co się wtedy działo, poprzez te wszystkie perturbacje polityczne, które wówczas były, jakie niesamowite doświadczenie. Panie prezydencie, to na koniec muszę zapytać o pierwszą damę świętej pamięci, Marię Kaczyńską, bo to jest taka wciąż nieopowiedziana historia. Niesłychanie ciepłej postaci, bardzo inteligentnej, przenikliwej i mającej dobrą rękę do ludzi. Bardzo ciekawej postaci przede wszystkim. Pani prezydentowa Maria Kaczyńska była osobą niebywale bezpośrednią. Ja bardzo lubiłem z nią współpracować, bo ja lubię, kiedy sprawy są jasno stawiane, kawa na ławę, jak to się mówi, tak? A właśnie taką osobą była pani prezydentowa. Ona nie uciekała w jakieś niuanse, prawda? Nie załatwiała spraw przez ogródek, tylko mówiła wprost. Proszę tak, bardzo. Tak, nie, nie. Tak, tak, oczywiście tak, tak, nie. Bardzo, bardzo mi było miło, kiedy wzywała mnie, zapraszała do siebie, bo po to, żeby zasięgnąć jakiejś opinii prawnych, bo bardzo wielu ludzi pisało do niej listy, skrzywdzonych, w trudnej sytuacji, z prośbami o pomoc. I bardzo często mi się zdarzało te sprawy opiniować właśnie dla pani prezydentowej.
Zdarzało mi się także, że brała mnie gdzieś, żebym odczytał list od pana prezydenta na jakiejś uroczystości, w której ona brała udział, w której ona reprezentowała męża. Zawsze się bacznie przyglądała, zawsze oceniała i zawsze mówiła, jaka jest jej ocena, czy to było dobre wystąpienie, czy to było słabsze wystąpienie. Także bardzo, bardzo to była taka sympatyczna osoba, twardo stąpająca po ziemi. Myślę, że dobra żona także. Bardzo się troszczyła o pana prezydenta. Kobiety są niesłychanie ważne w polskiej tradycji. Pan prezydent, rozmawiając ze mną, patrzy na portret Lecha Kaczyńskiego. Tak, zerkam sobie. I Lech Kaczyński patrzy na pana. Panie prezydencie, czuje pan ten wzrok? Czuję. Tak, czuję. I staram się zawsze, zwłaszcza w sytuacji różnych trudnych decyzji, zadać pytanie, jak postąpiłby pan prezydent Lech Kaczyński. Szukam różnych analogii też w swojej pamięci z tego, kiedy obserwowałem go z bliska, kiedy mówił, w jakich sytuacjach, jak mniej więcej decyduje. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dla mnie ważne i z tego punktu widzenia Bogu dziękuję, że miałem tą możliwość przez ponad 2 lata być u jego boku i móc doświadczyć tego naprawdę niezwykłego doświadczenia bycia przy wielkim człowieku, bycia przy wielkim polityku. To jedno z najważniejszych doświadczeń z całą pewnością mojego życia. Prezydent Andrzej Duda, serdecznie dziękujemy za zaproszenie w tym niezwykłym dniu do Pałacu Prezydenckiego. To specjalny dzień w Polskim Radiu RDC w 8. rocznicę tragedii smoleńskiej. Bardzo dziękuję. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zawsze o nich pamiętali. Dziękuję.